Szanowni Państwo, jeżeli są pytania, bardzo proszę. Dzień dobry, Maciej Nowik, Fakty. Ja chciałbym się zapytać wszystkich Państwa, może jeszcze raz o komentarz dotyczący subwencji i odebrania subwencji oraz tego, jak Państwo sobie poradzicie w nadchodzącej kampanii prezydenckiej. No i jakie widzicie perspektywy na przyszłość? Mamy nadzieję, że pan premier Tusk wpisze nas na listę podmiotów strategicznych. Wpisał TVN, bo nie wiem, jak by sobie teraz poradzić się przy tych wszystkich zawirowaniach. Wie pan, idzie na ratunek Donald Tusk zdenerwowany, że TVN, firma strategiczna dla Polski, wpisał na listę firm strategicznych. Wtedy rzeczywiście no byłoby to tak samo niezgodne z prawem, jak to wpisanie TVN-u jako podmiotu na liście tych firm strategicznych. Ale wie pan, nauka, szkolnictwo wyższe, wie pan, no naprawdę zajmujemy się tym, żeby młodzież w Polsce nie musiała wyjeżdżać za granicę, tylko żeby mogła rozwijać się na najwyższym poziomie naukowo, żeby polscy badacze, polscy naukowcy mogli tu w Polsce z finansowaniem takim, jakie my zapewnialiśmy, robić badania tu na miejscu dla Polski, dla Europy, no a pan o subwencji. Damy sobie radę, dlatego że Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, ta sama izba, z którą korespondowała Państwa Komisja Wyborcza jeszcze 2 tygodnie temu, wnioskując o wyłączenie sędziów ze składu orzekającego, czyli widziała, że ona jest, bo gdyby jej nie było, to by w ogóle z nią nie korespondowała. Ta sama izba, która jest, wydała wczoraj orzeczenie, że uchwała Państwowej Komisji Wyborczej pozbawiająca nas możliwości subwencji na kolejne lata jest niezgodna z prawem, pozbawiona jest podstaw. Dziś Państwa Komisja Wyborcza, która widziała, że jest Sąd Najwyższy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, ma obowiązek podjąć uchwałę o zaakceptowaniu naszego sprawozdania, a pan minister finansów na tej bazie będzie miał obowiązek wypłaty środków finansowych. Tyle. A jeśli nie, no właśnie, panie redaktorze, jeśli nie, to w pierwszej kolejności wszyscy ci, którzy łamią dziś prawo w sposób absolutnie bezceremonialny, będą ponosić konsekwencje i karne, i cywilne, dlatego że my tego nie odpuścimy, a przywrócenie praworządności w Polsce zbliża się wielkimi krokami. No tak, ale zbliża się, jak rozumiem, bez pieniędzy na razie. I o to pytam. To ja panu odpowiadam, niech pan zobaczy. Platforma Obywatelska, na zlecenie której PKW podejmuje niezgodne z prawem uchwały, wyrzuca w błoto, bo kompromitacja w Gliwicach była ogromna, co najmniej kilka milionów złotych na konwencję. My, dzięki potężnemu zaangażowaniu doktora Karola Nawrockiego, ciężkiej pracy każdego dnia i spotkań bezpośrednich z mieszkańcami w poszczególnych województwach i powiatach, nie wydajemy pieniędzy, bo ich nie mamy, a jednak to my dzisiaj jesteśmy liderami w tym wyścigu prekampanijnym. W energii i pracowitości Nawrockiego. W ciężkiej pracy doktora Karola Nawrockiego, sztabu i wszystkich naszych sympatyków, wyborców, których ciągle prosimy o wpłaty dla Prawa i Sprawiedliwości. Bo zostaliśmy okradzeni bez państwa wpłat, będzie nam ciężko, ale te wybory wygramy. Pomóżcie nam państwo, wpłacajcie na Prawo i Sprawiedliwość. A ile teraz do tej pory wpłacono? Panie redaktorze. Panie Rok, proszę się zwrócić do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i do władz naszej partii. Ja nie mam dostępu do konta, wie pan. Panie redaktorze, liczymy na to, że tym razem TVN poinformuje swoich widzów, że tak jak w sposób bezprawny wybierano, znaczy ze złamaniem prawa wybierano. Na żywo idzie nasza konferencja. Państwowej Komisji Wyborczej, bowiem ustawa, o której mówimy, gwarantowała zupełnie inny podział tych miejsc. Ustawa, którą myśmy przygotowali, miała zagwarantować, zresztą przypomnę, w roku 2019 z naszej inicjatywy, większość członków wybranych przez Sejm była z ramienia opozycji. A teraz wybrano 2 na 7 z opozycji, łamiąc wszystko. Po co? Czyli po to, żeby powinno być więcej nominatów PiSu tam i wszystko byłoby wtedy okej. Okay. Proszę pana, powinno być zgodnie z ustawą. To są państwa przepisy. No właśnie, no ale jest łamane. To są przepisy, które są w Polsce ustanowione. Tak. Jeżeli pan czytał tą ustawę, to z tej ustawy wynika, że są parytety. Tak? No dokładnie. I jeżeli parytet w postaci Ryszarda... Nie, panie redaktorze. Sędziowie tam, jak było do tej przedtem. A pamięta pan kompromitację w roku 2014 tego całego gremium i tego, że nikt się nie czuł wówczas za to odpowiedzialny, że 6 dni czekali Polacy na wyniki wyborów. Tego, że 18
15% było głosów nieważnych, a teraz po zmianach, które wprowadzono w roku 2017, wie pan, ile było głosów nieważnych w wyborach samorządowych ostatnio? Wiem, że dalej się nie czuję za to odpowiedzialne politycznie. Także bardzo proszę, żebyście państwo nie manipulowali. Zachęcam do tego i zachęcam do tego, panie redaktorze, żeby TVN teraz nagłaśniał zgodzie z prawdą i w zgodzie z ustawą zachęcał do działania Państwową Komisję Wyborczą i tych partyjnych nominatów, nominatów, których trzeba było usadzić w spółkach Skarbu Państwa, żeby głosowali tak, jak nie redaktorze, mogę, to jak pan nie nakłania, tylko relacjonuje, to proszę o relację z tej konferencji i następujące słowa. W związku z tym, że istnieje nierówność na rynku politycznym, ponieważ Platforma Obywatelska dostała środki finansowe, mimo że finansowała Campus Polska nielegalnie, a my nie, to prosimy za pośrednictwem TVN-u naszych sympatyków i nie tylko o wpłatę na rzecz Prawa i Sprawiedliwości, bo dzięki temu będziemy mieli pluralizm polityczny na najwyższym poziomie. Dziękujemy TVN-owi za przekazanie tej informacji. Dziękuję bardzo. To jest w ogóle na wszystkich mediach i socjalach i cały czas państwo to powtarzacie, więc wszyscy chyba państwa sympatycy. Ale w TVN-ie szanowny panie redaktorze, chciałbym pozwolić też pani redaktor zadać pytanie, redaktor, bo ja wiem, że pan by miał tutaj 100 pytań, no ale chyba konkretne odpowiedzi pan dostał. No to bardzo się cieszę. Bardzo proszę. Dzień dobry, Kinga Osińska, Telewizja Trwam. Ja mam pytanie do pana ministra Czarnka. Jak pan ocenia słowa minister edukacji Barbary Nowackiej, która oskarża księży biskupów broniących religii w polskich szkołach o dążenie do politycznego zwarcia przed rozpoczynającą się kampanią prezydencką? Ministerstwo odrzuca też propozycję obowiązkowej etyki dla uczniów, którzy zrezygnują z lekcji religii. I drugie pytanie. PSL deklaruje ochronę prawa rodziców do posyłania dzieci na lekcje religii, ale pytanie o skuteczność ludowców koalicji w tej sprawie. I jedno pytanie jeszcze będę miała tutaj do państwa wszystkich. Jak państwo oceniają sprawę posła Romanowskiego i służb? I czy pan poseł odda się w ręce policji? Proszę pani, jeśli chodzi, pani redaktor, szanowna, jeśli chodzi o pierwsze pytanie i ten absurd, nie pierwszy, pewnie nie ostatni, z ust pani Nowackiej, to przypomnijmy fakty. Po pierwsze, pani Nowacka jeszcze wiosną tego roku wyrzuciła religię ze średniej ocen. Bez żadnych konsultacji wymaganych ustawą o systemie oświaty. Już nie mówię konkordatem, ustawą o systemie oświaty. Po drugie, wprowadziła rozporządzenie, w którym degraduje tak naprawdę religię, bo pozwala łączyć również grupy międzywiekowe bez konsultacji wymaganych systemem oświaty. Pani Nowacka następnie została zablokowana przez Trybunał Konstytucyjny, który uznał w sposób zupełnie oczywisty, że bez konsultacji ze stroną kościelną wymaganej ustawą polską o systemie oświaty tego wprowadzać nie można. I ta sama pani Nowacka mówi, że to biskup i wywołują wojnę polityczną przed kampanią wyborczą. Wie pan, jest takie powiedzenie, złodziej rowerów krzyczy, łapaj złodzieja. No to jest właśnie Nowacka w całej okazałości. Jeśli chodzi o skuteczność Polskiego Stronnictwa Ludowego, to ja po raz kolejny i tak będę robił przez cały czas, bo znam wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, a też mam przyjaciół w PSL-u, co zawsze mówiłem. Kochani, jesteście w koalicji, która działa całkowicie wbrew waszemu programowi, wbrew waszemu światopoglądowi, wbrew światopoglądowi waszych wyborców, skoro jesteście nieskuteczni na tyle, że nie potraficie powstrzymać haniebnych zmian w systemie oświaty, haniebnych zmian dotyczących choćby tej edukacji seksualnej pod przykrywką edukacji zdrowotnej, to zawsze macie czas na to, żeby stamtąd wyjść. Będziecie skuteczniejsi w realizacji swojego programu i światopoglądu waszych wyborców w innej koalicji, a nie z Tuskiem, który was kompromituje. Chciałam zapytać odnośnie posła Romanowskiego. Ale co możemy w tej sprawie, pani redaktor, powiedzieć? Tylko chodzi o to, że pan poseł Romanowski został ponownie... Jakby pani powtórzyła pytanie, bo... Już mówię... Jak państwo oceniają działania służb w sprawie Marcina Romanowskiego? No to proszę pani, pan Kornelu, który jest uzurpatorem na stanowisku prokuratora krajowego, ten sam pan Kornelu, który uznał, że pani, która walczyła z tą dziką reprywatyzacją kamienic, sama się podpaliła, później jeszcze zdołała po podpaleniu schować karnister z benzyną. Dzisiaj, będąc na stanowisku prokuratora krajowego, który jest zajęty przez pana prokuratora Barskiego, kieruje wnioski do sądu o tymczasowe aresztowanie pana posła Romanowskiego, który od roku chodzi na wolności, w niczym nie mataczy, bo wszystkie dokumenty są w Ministerstwie Sprawiedliwości i w prokuraturze. Sąd
upolityczniony w tym względzie do szpiku kości, wydaje rozstrzygnięcie na podstawie wniosku składanego przez nielegalną prokuraturę, więc jak my mamy to oceniać, jak nie tylko jako po prostu zamach na konstytucję, zamach na praworządność, zamach na sprawiedliwość i wymiar sprawiedliwości w Polsce. To jest nasza ocena. Jedna wielka chuspa polityczna, która znowu ma przykryć kolejne kompromitacje.